36 werset zakończył tak. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, czyli że nie jest to tylko do tej grupy tych prostych ludzi z Galilei, nie jest to tylko do tych, którzy się teraz zebrali, ale apostoł Piotr przemawia do całego Izraela, do wszystkich Żydów na całym świecie. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I teraz normalnie, co powinno dalej pojawić się w ewangelizacji? Gdyby mu nie przerwali. Za chwilę mu przerwą, nie? Ale co powinno się w tym momencie pojawić? Jak już powiedział im wszystko o Jezusie, o ich grzechu, że potrzebują Jezusa, powinno się pojawić wezwanie. Wezwanie, co ma ten człowiek zrobić teraz? No bo on już coś wie. On zrozumiał. Ale teraz trzeba go... No to teraz... Zwróć się w modlitwie do Jezusa Chrystusa. Nie? Trzeba go wezwać do decyzji na rzecz Jezusa Chrystusa. Tu jest kontekst, znaczy sytuacja inna, znaczy w sensie odwrotna wręcz. Ci ludzie tak już są podbuzowani, tak rozumieją, tak są przygotowani przez Ducha Świętego, że zobaczcie, co się dzieje. 37 werset. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić, mężowie, bracia? A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Ja sobie sprawdzę do 41. No dobra, to jedziemy dalej. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni. I pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Wezwanie do nawrócenia. Wezwanie do zawołania do Jezusa Chrystusa. To jest, można powiedzieć, kluczowy element ewangelizacji. Warto pamiętać, że on nie może przyjść za wcześnie, bo jeśli człowiek nie rozumie, nie? Jeśli jest tylko emocjonalnie poruszony, na przykład dlatego mówimy, żeby nie wzywać do uwierzenia w Jezusa małych dzieci na lekcjach religii tak zwanych, czy na jakichś wydarzeniach chrześcijańskich. Bo jaki jest kontekst emocjonalny? Dzieci... To można widzieć w świeckiej szkole. No, jeśli im się tam pan czy pani, ta wychowawczyni, nauczycielka spodoba, no to oni tam wszystko, co ta osoba mówi, no to oni wszystko robią. Nie dlatego, że są do tego przekonani, tylko dlatego, że pan albo pani powiedzieli, że trzeba tak zrobić. Nie? Dlatego wzywanie małych dzieci na takich lekcjach w kościołach, często nawet niestety w kościołach protestanckich, się coś takiego robi. Że małe dzieci, szczególnie na obozach chrześcijańskich, małe, no to ja rozumiem takie, no poniżej gdzieś między 11 a 13, 14 rokiem życia, to zależnie jak się dziecko rozwija, nie? Niektóre mając już tam około 10 lat naprawdę, no jest bardzo świadome swojego życia duchowego, grzeszności i rozumie potrzebę zbawienia, a spora część, no to dopiero gdzieś troszkę później. Nie? Dlatego tak małe, no to rozumiem między tak 10 a 14 jeszcze, nie? No bo niekiedy, wiecie, to siedzi, ja widziałem, iż sześciolatki się wzywa, no, znaczy słyszałem o takich historiach, dla mnie to włosy krótkie, ale mi się jeżą na głowie, bo to jest wyrządzanie tym dzieciom krzywdy. Trzeba mówić o Jezusie dzieciom, ale nie można ich wzywać do nawrócenia, czy wzywać, a to teraz Jasiu, pomódź się ze mną. Nie? Nie. Bo Jasio, no dobrze, no się pomodli. I później ten Jasio nigdy nie będzie wiedział, kiedy on się nawrócił. Będzie miał wątpliwości. W wielu przypadkach absolutnie będzie nienawrócony. Jest wielu takich chrześcijan kościółkowych, którzy żyją jak poganie.
Absolutnie nie widać w nim żadnego dotknięcia, że tak powiem, śladu zmiany w ich życiu moralnym, ale oni mówią, tak, no na obozie tam w 45 tośmy tam się modlili z panią przedszkolanką czy coś takiego. Nie, absolutnie nie, nie. Czyli nie można tego zrobić za wcześnie, kiedy człowiek nie rozumie swojej grzeszności i potrzeby zbawienia, ale nie można też zostawić tego człowieka ze zrozumieniem potrzeby zbawienia, ze zrozumieniem swojej grzeszności, tylko z informacją o tym, co Jezus zrobił. Bo teraz trzeba go właśnie poprowadzić, powiedzieć mu, a teraz zawołaj. Niekoniecznie trzeba go poprowadzić, że no to ja się będę modlił, a ty po mnie powtarzaj. Nie, nie to mówię. Ale trzeba mu powiedzieć, słuchaj, teraz możesz w tej chwili zwrócić się do Jezusa Chrystusa. On stoi i kołacze do twoich drzwi. To On chce wejść do ciebie. Nie musisz go gdzieś szukać. Nie musisz jeździć do jakichś specjalnych miejsc czy sanktuarium. On już stuka do twojego życia. On chce tam być. Tylko mu szczerze powiedz, że i ty tego chcesz. Że rozumiesz, po co On wszedł. Możesz to powiedzieć własnymi słowami. Jeśli chcesz, mogę ci podpowiedzieć jakąś modlitwę. Tu ta książeczka Cztery prawa duchowego życia, pamiętacie? No to ona właśnie, już tak wszystko było, no, że tak powiem, jak krowie chłop na miedzy, tłumaczy wszystko prosto, nie? To już wy musicie mieć wyczucie. Także poprowadzić, rozumiem, pomóc mu, żeby on własnymi słowami sam z serca zawołał do Jezusa Chrystusa. Jeśli będziecie widzieć, że jest gotowy, no to można w tej chwili, jak chcesz, to razem się pomódlmy. Ja mogę się najpierw modlić za ciebie, a potem ty powiedz Jezusowi, że chcesz, żeby cię zbawił. Nie? Także to się tutaj wykonało, tylko nie na poziomie, wiecie, jednoosobowym, tylko wiele tysięcy ludzi. Nie? Co mamy czynić, mężowie bracia? I teraz tu jest jeden z takich najbardziej kontrowersyjnych wersetów. Takie przeróżne teorie są na ten temat no, tworzone. Bo zobaczcie. Oni pytają, co mają robić? Nie? Co powinniśmy zrobić? No i Piotr im odpowiada. Mówi o ilu rzeczach? Zobaczcie. Co mają zrobić? Jakie rzeczy wymienia? Jedną czy więcej? No więcej. Nie mówi tylko nawróćcie się, nie? Nawróćcie się do Jezusa i tak dalej. Mówi, to upamiętajcie się, to znaczy nawróćcie się. Tu jest to słowo, możemy sprawdzić, powinno być metanoia, czyli zmiana umysłu, zmieńcie myślenie. Tak. Czyli nawrócenie to nie oznacza jakiegoś, wiecie, przeżycia religijnego, to znaczy, o, myślałem, że w ten sposób mam iść do Boga, albo Boga nie potrzebuję i tak dalej. Teraz zawracam i myślę tak, jak Bóg powiedział, czyli że potrzebuję Jezusa Chrystusa, bo inaczej pójdę do piekła. Czyli upamiętajcie się, ale zobaczcie, jest po spójniku dalej. Niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Nie? Tu jest druga. I kontekst jest, że tu jest mowa dalej o chrzcie wodnym, nie? Że 41 werset zostało ochrzczonych i pozyskanych tam 3000 dusz. Taka fraza oznacza zawsze chrzest wodny tego typu w Dziejach Apostolskich. Czyli z tego by wynikało, że żeby mieć odpuszczone grzechy i żeby otrzymać Ducha Świętego, bo tu są te skutki, czyli zróbcie dwie rzeczy. Upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić na odpuszczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Nie? Czyli są dwie czynności nakazane, można tak powiedzieć. No i dwa skutki. Odpuszczenie grzechów i otrzymanie Ducha Świętego. I oczywiście tu jest później to rozszerzone, 39 werset pokazuje, że jest to na cały czas Kościoła, nie? Że tam na przyszłe pokolenia, nie tylko w tym momencie. No i teraz pytanie, czy z tego tekstu można wyprowadzić naukę, że do zbawienia, czyli do odpuszczenia grzechów, potrzebne jest nawrócenie, czyli ta duchowa zmiana, wiara w Jezusa, czy nowe narodzenie, plus chrzest wodny. Zwróćcie uwagę na pytanie tych ludzi. Bo troszkę inna sytuacja była, gdyby apostoł Piotr mówił im Ewangelię i użył tego sformułowania.
Oczywiście też no, jest obrona, bo mowy ewangelizacyjne i warunki zbawienia są w dziesiątkach miejsc w Biblii. Jeśli byśmy je razem porównali i wszystkie inne by pokazywały całkiem inne warunki zbawienia, a tu by był tylko taki dwuczłonowy, dwuczynnikowy, nie, proces zbawienia, no to byśmy sobie i tak dali radę. Ale tu nie mamy sytuacji, kiedy apostoł Piotr naucza i w pewnym momencie mówi to zdanie. On odpowiada na pytanie. Na jakie pytanie odpowiada? Zobaczcie. Mężowie, bracia, no to co mamy zrobić w tym momencie? Oni nie pytają, co mamy zrobić, żeby mieć odpuszczone grzechy, czy cokolwiek. Oni pytają, wiemy, że jużśmy nabroili. Wiemy, że z tym Jezusem to straszny grzech. Ściągnęliśmy też na nasz naród i tak dalej. Wiemy, że jesteśmy grzeszni. Co mamy robić? On nie odpowiada na pytanie, co mamy robić, abyśmy byli zbawieni. Bo gdyby na takie pytanie tak odpowiedział, mielibyśmy zagwozdkę. A tak oni pytają, no co mamy robić? No to mówi, no co macie robić? Macie nawrócić się i dać się ochrzcić. Proste. No ale teraz, po tym, w kontekście, znaczy dalej w narracji, mówi o skutkach. Dwa skutki się pojawią. Będziecie mieć odpuszczone grzechy, ja dodam wszystkie, to wynika z innych pism apostolskich, i otrzymacie Ducha Świętego, dar Ducha Świętego dokładnie. No i teraz pytanie. W którym momencie, albo inaczej, w wyniku czego, jaka przyczyna jest konieczna, żeby jeden i drugi element zapowiedziany jako skutek, czyli przebaczenie grzechów, i otrzymanie Ducha Świętego się wypełnił. No i tu są dwie możliwości. Albo jeden z tych elementów jest potrzebny. Dokładnie to można powiedzieć, że są trzy możliwości logiczne. Albo jeden, albo drugi, albo oba razem. Jeszcze można by powiedzieć, w której kolejności, nie? Czyli ustalić kolejność. No i teraz, zobaczcie, teraz już zawężamy pole pytania, no bo oni pytają, co zrobić. No to zrobić masz to i to. On mówi, to i to macie zrobić teraz, bo i teraz macie uwierzyć i jak najszybciej macie się ochrzcić. I teraz mówi, skutkiem tego, a teraz my musimy się zapytać, czego? Skutkiem tego, ale czego będzie przebaczenie grzechów i otrzymanie Ducha Świętego. I tutaj, gdybyśmy mieli tylko ten jeden tekst, bylibyśmy trochę w kropce. To prawda. Bylibyśmy trochę w kropce. Bo to jest tak. Kup bilet i wsiądź do samolotu. Albo może inny przykład. Bo z tym wsiadaniem do samolotu jest trochę perypetii różnych. Ale kiedyś, nie wiem czy pamiętacie, takie, no może tak do metra. Z metrem był dobry. W amerykańskich jeszcze starych filmach to był taki gość, co sprzedawał bilety w metrze, nie? No to wyobraźmy sobie taką sytuację. I ktoś chce przejechać z jednej stacji na drugą, nie? Na sąsiednią. No to mówimy, wejdź do wagonu i kup bilet, a później sobie wysiądź na następnej stacji, nie? I teraz, co jest konieczne, żeby wysiąść na następnej stacji? Czy oba elementy, wejdź do wagonu i kup bilet i siądź se przy oknie, jeszcze można dodać. A jak się zatrzyma, to wysiądź na następnej stacji. Czy wystarczy tylko wsiąść do pociągu byle jakiego? Znaczy, który jedzie, nie dbać o bilet. No właśnie, nie dbać o bilet jest. Wystarczy wsiąść do pociągu. Nie? Rozumiecie, że owszem, należy kupić bilet. To jest dobre. Ale to nie jest warunek konieczny, żeby dojechać. Najwyżej cię w kajdankach wyprowadzą, czy jak? Ale dojechałeś do następnej stacji. Może ci kopa zasunął, nie? Konduktor tam się nie będzie bawił z wzywaniem policji, tylko za
wsiasz i kopaj, poszło wo. No ale dojechałeś, no i jesteś szczęśliwy, bo jesteś tam, nie wiem, na Victoria Station czy gdzieś, nie? Bo to metro, to ja to tak mniej, nie? Bo my w Lublinie to mamy te ruskie, te trolejbusy, jakśmy mówili kiedyś w liceum. I tam też było. Wchodzi babcia, tam były takie z kolei kasowniki, nie? Wchodzi babcia do trolejbusa, wsadza bilet. Na Wileńską, proszę. Takie sytuacje też widzieliśmy. To jeszcze dawno, dawno temu, w latach 80. Ona przyzwyczajona była, że zawsze się konduktorowi czy kierowcy mówiło, no, gdzie się chce wysiąść. I teraz wracamy do naszego przykładu. Z czym mamy do czynienia? Czy z sytuacją, że trzeba tylko wsiąść i już się wyjdzie na drugim tym, tylko czy trzeba wsiąść, kupić bilet, bo na przykład inaczej pociąg nie ruszy, czy jak? I dopiero wtedy się wyjdzie. Mając tylko ten tekst, nie odpowiemy sobie na to pytanie. On daje nam te dwie, dokładnie powiedziałem trzy, możliwości. Dlatego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zapoznać się z innymi tekstami. No, na przykład zapoznawaliśmy się z Galacjan 2:16. Nie? Możemy tam otworzyć, no, tylko króciutko, także nie bójcie się, nie będziemy długiego studium robić. Galacjan 2:16. Nie? Tam już był to ten kontekst poruszony, tej kłótni apostołów, apostoła, znaczy dokładnie jak apostoł Paweł, ochrzanie apostoła Piotra. To właśnie na bazie tej kłótni końcówka jest taka, 2:16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony, usprawiedliwiony to jest bez winy przed Bogiem, czyli ma odpuszczone grzechy, nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa. I myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary, a nie z uczynków i tak dalej, i tak dalej. Tu warunek jest jasny, tylko z wiary, tylko przez uwierzenie w Jezusa Chrystusa. Ciekawostką jest też, że apostoł Paweł w liście do Koryntian, zobaczcie, pierwszy list do Koryntian, 14 werset. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem. I tu jest mowa o chrzcie wodnym. Jeśli byłaby sprawa, że trzeba uwierzyć i ochrzcić się z wody i dopiero po tym człowiek byłby zbawiony. Noż to jak? Dlaczego tu Paweł dziękuje Bogu? Że on połowicznie... To tak wszedł na połowę drogi, na połowę mostu i nie przeszedł na drugi brzeg. No to z czego tu się cieszyć? A on dziękuje Bogu, zobaczcie. Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem, prócz Kryspa i Gajusa. Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię mojej ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana, poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Zobaczcie, jeśli chrzest byłby konieczny do zbawienia, to ja bym to pamiętał jak 15, wiecie, rzeczy, nie? Tak jak Ania pamięta, że teraz to senator ją chrzcił, Ania Kopeć. Nie, kiedyś to jakiś tam Jacek Bury tam, nie? A teraz to senator. Co prawda on ma amnezję, on już nic, nie? On w ogóle znał nas tylko kilka dni, czy kilka godzin chyba już. Kłamie jak Bury, no. Tam są różne takie określenie. Już w naszym kościele będzie już z Burej Suki. Przejdziemy na inne określenia dotyczące notorycznych kłamców. Ale wracamy do naszego tekstu. Apostoł Paweł nie pamięta, czy tam kogo ochrzcił. I zobaczcie, 17 werset. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił. Wow. Lecz abym zwiastował dobrą nowinę. I tak dalej, i tak dalej. I dalej jest tam mowa o zbawieniu, albowiem 18 werset, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Nie? Ewidentnie widać, że zarówno w liście do Koryntian, w liście do Galacjan, nauka apostolska jasno mówi, że do zbawienia, do odpuszczenia grzechów, do usprawiedliwienia wystarczy tylko i wyłącznie wiara w Jezusa Chrystusa, czyli opamiętanie, upamiętanie czy nawrócenie. Chrzest jest tego zewnętrznym świadectwem. Chrzest jest nakazany przez Jezusa. Dlatego jak oni pytają, co mamy czynić, no to trzeba uwierzyć i trzeba się ochrzcić.
Ale chrzest do zbawienia ani do otrzymania Ducha Świętego już konieczny nie jest. Więcej możecie sobie w tej książce poczytać, czy w artykule dostępnym na naszej stronie. Ja tyle. Jeszcze tylko dodam, przepraszam, jedno zdanie, że część tej rozmowy mamy zakrytą w 40 wersecie. Widzicie? Czyli tu jest przemowa, tu oni mu przerywają i pytają się, co ma zrobić, co mają zrobić. On im odpowiada i w tym momencie zaczyna się jakiś jeszcze dialog. Oni mają jakieś pytania, apostołowie, bo zobaczcie, pytanie, to nie jest sam Piotr, tylko 11, czyli jest już zbiorowość, jest Kościół. Oni im odpowiadają na pytania i po jakimś czasie tu nie wiemy, bo sama ta przemowa, to ile ona mogła trwać? 5 minut, 10 może, nie? Zależy jakim tempem, jak dużo pauz robił. I końcówkę mamy. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz, nie? Czyli najpierw przyjęli słowo, a potem zostali ochrzczeni. W Kościele katolickim jest najpierw ksiądz przyjmuje kasę, potem polewamy dziecko dwoma kroplami wody, a jego wiarę gdzie mamy? Przy pierwszej komunii pogadamy. Znowu i tak dalej.